Witam Państwa dzisiaj w kolejnym odcinku. Chciałabym pokazać, jak zrobić broszkę, jak oprzeć kamień i zrobić pod spodem do niego zapięcie broszkowe, obrobić go ładnie, ładnymi koralikami. Na początku musimy mieć kawałek bardzo sztywnego, bardzo gęstego filcu i kamyczek, który chcemy ozdobić koralikami. Ten kamyczek musimy przykleić, żeby on nie przesuwał się podczas roboty. Jeżeli to jest kamyczek taki, który łatwo uszkadza mu się tą wierzchnią błyszczącą warstwę, należałoby jeszcze kawałeczkiem innego materiału przytrzymywać sobie tą wierzchnią warstwę. Ten akurat mam taki kamyczek, który mogę dotykać. Na początku mocujemy ładnie nitkę, żeby się nam nie przesuwały koraliki. Kilka razy przeszywamy bardzo blisko kamyczka. Kilka razy, żeby ta nitka nam nie uciekała. Teraz nakłuwamy dwa koraliki. Mierzymy sobie tak przy tej nitce wykutej. Przy nitce wykutej mierzymy sobie mniej więcej, ile te koraliki zajmują, jak się je wszyje w materiał. Tyle zajmują. Zawsze będziemy pamiętać tą wielkość i wkłuwamy się tak, żeby dokładnie ta wielkość wyszła koralików. O. Później wkłuwamy się nitką za koralikami. Za koralikami i przeszywamy te dwa koraliki jeszcze raz. Tak zaczynamy naszą pracę. Nakłuwamy następnie dwa koraliki. Pamiętamy, w jakiej odległości trzeba je wkłuć, tak żeby ładnie się układały. Przeszywamy. Ładnie się układają. I przeszywamy nitkę pod spodem naszą za tymi dwoma koralikami, które wszyliśmy. O. I przeszywamy przez obydwa koraliki świeżo wszyte. I następne. Dwa koraliki. Pamiętamy wielkość, gdzie trzeba się wkuć. Wkuły się ładnie, się układają. Igłą za koraliki dopiero wszyte. Przeszywamy, mocno ściągamy nitkę. Przeszywamy igłą przez koraliki. Mamy obszyty już prawie cały rządek. Zostało miejsce, patrzymy, na jeden koralik, więc wszywamy ten jeden koralik. Patrzymy, patrzymy, tu może się zmieszczą dwa. Spróbujemy dwa. I przeszywamy przez więcej koralików, bo chcemy, żeby ładnie nam się te koraliki ułożyły. I teraz całą nitką przeszywamy przez wszystkie koraliki, które mamy wszyte. Ładnie przez wszystkie przewlekamy igłę. I zaczynamy następny rządek. Drugimi koralikami, drugim kolorem. Tym razem nabieramy tylko jeden koralik i wszywamy go co drugi koralik. Patrzymy, jak wychodzi nitka z koralika i wszywamy się nie w ten obok, tylko w następny, co drugi. Wychodzi nitka z tego koralika, wszywamy w ten. Wychodzi nitka z tego koralika, wszywamy w następny. Wychodzi nitka z tego koralika, wszywamy następny. Teraz ostatni koralik nakłuwamy na igłę. Wszywamy go nie w ten, pamiętamy, nie w ten koralik, którego wychodzi nitka, tylko w następny.
i przeszywamy przez koralik z następnego rzędu. Jesteśmy w drugim rzędzie. Teraz czarny koralik nakłuwamy na igłę i wszywamy się w tej chwili, teraz w koralik drugiego koloru. Zamyka się praca w taki sposób. Robimy następny rządek, następny koralik. Koralik z drugiego rzędu. Następny w koralik z drugiego rzędu. Proszę bardzo, tak wygląda jego brzeg. Koraliki ciasno są ułożone, jeden obok drugiego. Widać rzędy. Następnym rzędem widać, jak będą się układały następne koraliki. Będą one wszywane między te, tu, w te miejsca. Będą przeszywane te koraliki. Przygotowałam tutaj pracę bardzo podobną, wręcz nawet taką samą, z takim samym kolorem koralików. Chciałam pokazać, jak wygląda też spód takiej pracy. Spodem bardzo się nie przejmujemy. Tutaj wszywamy sobie nitkę, pokazana jest, jak jest wszywana nitka, tak, żeby dobrze i ładnie układały się te koraliki. Tutaj spód i marszczy się, i jest taki, wydaje nam się, nie bardzo estetyczny, ale wszystkie te miejsca będą ładnie zasłonięte, może wezmę łyżeczkę, będą bardzo ładnie zasłonięte całym elementem zapięcia. Najpierw ja przygotowałam tutaj takie zapięcie do broszki. Na pewno każdy widział je i wie, jak działa. Są różne te elementy zapięć, ale ja mam akurat te i bardzo lubię te. Tu w te miejsca, które nam bardzo się pomarszczyły, możemy włożyć kawałki materiału, żeby zasłonić, żeby wyrównać sobie ten brzeg, gdzie będziemy robić to zapięcie. W tej chwili broszka jest, cały ten element zewnętrzny broszki jest skończony. Trzeba obciąć nożyczkami ten pozostający materiał. Obetniemy go bardzo blisko koralików, ale pamiętamy, żeby jednak nie poprzecinać sobie tej nitki pod spodem. Ona jest dosyć, jak wszywa się te koraliki, to tak troszkę pod skosem się je wszywa, ale dopiero później zobaczycie sobie Państwo, jak będziecie obcinać. Trzeba jednak uważać, żeby tej nitki sobie nie poobcinać, nie uszkodzić. Jest ładnie obcięte. Te elementy możemy wyrzucić, jak nam się ładnie wszyło, a jeżeli nie, możemy je tu włożyć, żeby wyrównać sobie pracę. Te elementy takie tutaj pod spodem, kleję się je klejem do biżuterii, żeby one nie uciekały, żeby się nie przesuwały. Na brzegach też dajemy ten klej do biżuterii. Wycinamy sobie z bardzo sztywnej tekturki taki dokładnie element okrągły, jak widać na tym naszym tyle broszki. Robimy w nim dziurkę z jednej i z drugiej strony. Przekładamy ten element broszki również przez kawałek filcu z takiego samego materiału, którym robiliśmy na początku. Ja mam już tu ten element razem sklejony z tym, z tą naszą tekturką. Wycięta jest dziurka. A jak taką dziurkę również wyciąć, pokażę jeszcze na samym elemencie takim ozdobnym, wykańczającym taką broszkę. Wklejamy ten element w naszą broszkę.
patrzymy, co nam wystaje. Tu dodatkowo trzeba jeszcze troszkę dociąć. Możemy ją zapiąć. Tak będzie pokrótce wyglądał nasz element ozdobny. Teraz chciałabym pokazać, jak wyciąć dziurkę w takim tyle, żeby jak sobie zmierzyć tą dziurkę, żeby ten element zapinający nam wyszedł ładnie. To zazwyczaj jest skórka. Mierzymy sobie dwa punkty, które najbardziej wystają w broszce. Możemy sobie je zaznaczyć. One bardzo ładnie je widać nawet przy naciśnięciu. O, już widać, że mamy je zmierzone. Składamy sobie taki materiał na pół i wycinamy w tym miejscu maleńką dziurkę. Jeden raz przecinamy. Jedno miejsce mamy zmierzone. Przecięte. Mierzymy dokładnie. Bardzo ładnie się naciąga taki materiał. Przeciągamy przez obydwa elementy. Mamy przełożone zapięcie. Naciągamy ładnie, żeby całe to zapięcie wyszło ładnie. Mierzymy sobie jeszcze dodatkowo tak cały ten materiał, żeby on nam ładnie przylegał do całej pracy. Bierzemy sobie nasz klej. Jak mamy już ładnie dopasowany ten element ozdobny, końcowy, to na samym brzegu możemy go dodatkowo dokleić troszkę, żeby nie przesuwał się podczas pracy, bo to nie jest jeszcze koniec. Trzeba ładnie oprzeć koralikami cały ten element i uciąć wystające wszystkie brzegi. I tak jak powiedziałam, musimy obciąć wszystkie wystające brzegi, ale nie aż tak przy samych koralikach. Zostawiamy mniej więcej milimetr do dwóch. Zależy oczywiście, jakimi koralikami, jaką wielkością koralików będziemy obszywać. Ja to zrobię dosyć dużymi koralikami, ale pamiętamy, żeby ten element skórzany, ten końcowy, nie obcinać przy samych koralikach. Zostawiamy maleńki brzeżek. Maleńki. Milimetrowy, ewentualnie dwumilimetrowy. Zabieramy się do wykańczania naszej pracy. Wszywamy sobie nitkę w tą poprzednią warstwę filcową. Wszywamy ją kilka razy, żeby nitka nam z koralikami nie uciekła. Nakuwamy sobie dwa koraliki. Przekładamy nitkę zawsze na lewą stronę. Wkuwamy się w brzeg tego naszego materiału, a wykuwamy się igłą w pierwszy rządek, ten, który mamy tu na samym brzegu. W taki sposób. Wkuwamy te dwa koraliki. One się układają na razie w ten sposób. Nitkę na stronę lewą i wkuwamy się w ten koralik na samym spodzie. W ten sposób układają się koraliki. To jest początek naszej pracy. Na początku pracy przekuwamy się przez, nabieramy dwa koraliki, przekuwamy się przez jeden i dalej nabieramy tylko jeden koralik. Nitka zawsze na lewą stronę,
przekuwamy się w wielkości takiej, jak koralik nam zajmuje miejsce. Tyle musimy przekuć, ile koralik nam zajmuje miejsce. Mniej więcej tu przekujemy się. Przekuwamy przez wszystkie warstwy naszych materiałów. To jest dosyć ciężka praca, żmudna, ale koralik, ale igła nasza musi wyjść w tym pierwszym rzędzie. O, proszę bardzo. W tym pierwszym rzędzie przeszytych naszych koralików. Proszę bardzo, tak wychodzi następny rząd. Przeszywamy się przez ten koralik, który wszyliśmy. Mocno naciągamy, mocno, mocno układamy i zaczyna być widać, jak nasza praca będzie wykończona. Mamy obszytą już prawie całą naszą pracę. Ładnie, równo koraliki się układają. Prostujemy sobie ten koralik, który wszywaliśmy w pierwszym rzędzie. I pamiętamy, że było ich dwa. I on tak troszkę odstaje. Prostujemy sobie ten koralik, który ostatnio wszywaliśmy. Widzimy z nitką. I teraz przekładamy sobie, nie wszywamy się już nigdzie, tylko przekładamy igłę przez ten koralik nasz wystający. Przez ten, który wszywaliśmy na początku. I było ich dwa. Przeszywamy przez dziurkę dodatkowo, którą już mamy wszytą. W pierwszym rzędzie. Ten w tą dziurkę, którą przeszywaliśmy w pierwszym rzędzie. I ściskamy. Przeszywamy teraz przez koralik z następnego rzędu, ten ostatni nasz. Proszę bardzo. Koralik ładnie się wpasował. Praca wygląda końcowa. Tak, można jeszcze dodatkowo ozdabiać pracę naszą, wszywając się w te koraliki z ostatniego rzędu. Nie przeszywamy się już te nasze plecy, broszki. Można ozdabiać dodatkowo, ale już przeszywając się w te koraliki z naszego ostatniego rzędu. Na tym jednak również pracę można zakończyć. Kończymy w ten sposób, że ukrywamy sobie naszą nitkę. Widzimy, że tą nitkę, gdzie tam ona troszkę wystawała, ona wystawała z tej strony, całkowicie się ukryła. Również ukrył się ten materiał, który dodatkowo tam zostawialiśmy, nie obcinając go całego, tylko milimetr, dwa zostawialiśmy go. On się tu ładnie ukrył, zawinął się tu między koralikami, a kończymy pracę naszą w ten sposób, że przekuwamy się przez koraliki, nie przez materiał, a tylko przez koraliki. W jeden i w drugi koniec. Jeden. Dodatkowo tak również wzmacnia się pracę. Proszę bardzo. Tu nitkę możemy obciąć. Nie całą. Kawałeczek tej nitki zostawiamy. I możemy ją przypiec ogniem z zapalniczki. Tak wygląda tył naszej pracy. Proszę bardzo, tak wygląda nasza zrobiona broszka. Na tym chciałam zakończyć ten odcinek. Zapraszam na następny odcinek programu, gdzie będziemy robić kolczyki.